Od nowego roku działa Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemencie. Placówka powstała w wyniku połączenia dwóch jednostek Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, co oznaczają zmianę, wyjaśnia Maciej Ratajczak. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemencie zaczęło funkcjonować od 1 stycznia. To są zmiany organizacyjne tłumaczy Maciej Ratajczak, który został dyrektorem nowej placówki. Łączymy siły i działamy wspólnie. Dotychczas organizowaliśmy troszeczkę imprezy oddzielnie. W tej chwili będziemy wszystkie imprezy, wszystkie wydarzenia realizować, promować, wymyślać razem i, i, i myślę, że to da bardzo pozytywny efekt. Razem można więcej tłumaczy Maciej Ratajczak. Chcemy bardzo postawić, oprócz tego, co realizowaliśmy dotychczas ośrodku. Kultury. Kultury, czyli imprezy, wydarzenia kulturalne, koncerty. Chcemy również bardzo mocno postawić na rozwój biblioteki, aby biblioteka w Przemęcie przede wszystkim, gdzie tu jest to, mieści się centrum stało, biblioteka stała się takim centrum, nie tylko jako biblioteka, ale jako miejsce spotykania się ludzi, miejsce wymiany myśli, miejsce, gdzie odbywają się również zajęcia dla, dla dzieci, takie, takie typowe centrum kultury. W centrum ma powstać galeria, gdzie prezentowana będzie twórczość artystów. Związanych z ziemią przemęcką. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to to się nie zmieniło. Budżet utrzymany jest na tym samym poziomie. Powstał z połączenia środków przeznaczonych do tej pory na działalność dwóch placówek. Przede wszystkim siła w pomysłach, w pomysłowości. Mam nadzieję na współpracę z organizacjami społecznymi, różnego typu, z kołami emerytów, z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Te organizacje bardzo chętnie zawsze włączały się w organizację imprez, w różnego rodzaju wydarzenia. Mam na Mam nadzieję również, że, że w tej najbliższej i dalszej przyszłości będzie to utrzymane. Chcemy również, jeżeli chodzi tutaj o emerytów, utworzyć Uniwersytet Trzeciego Wieku, rozpocząć prowadzenie tutaj właśnie na sali, bo mamy pięknie odnowioną salę zajęcia, właśnie rozpocząć zajęcia dla, dla, dla emerytów. Mam nadzieję, że spotka się to z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów, mówi Maciej Ratajczak, a dodajmy, że najbliższy Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Olsztynie. Zastan Stępcą Macieja Ratajczaka została Jadwiga Kasperska, która do tej pory była dyrektorką biblioteki. Jest przekonana, że z połączenia kapitałów ludzkiego i pomysłów powstanie coś dobrego dla mieszkańców gminy Przemęt. W nowej placówce odbywać będą się m.in. zajęcia popołudniowe dla dzieci i dorosłych, powstanie kawiarenka. Jeżeli rodzice może przywiozą dziecko na spotkanie, czy, czy na jakikolwiek inną tutaj formę współpracy, czy na zajęcia, to wtedy rodzic będzie mógł usiąść kawkę wypić, poczytać. Planujemy to rozwinąć właśnie żeby tutaj miejsce było spokoju, odpoczynku. Jeśli chodzi o działalność filii bibliotecznych w Mochach, Buczu oraz Kaszczorze to zmieniły się godziny ich otwarcia.